Dlatego moim pacjentkom polecam specjalistyczne żele do higieny inawiam. Żele inawiam nie tylko pielęgnują, ale przede wszystkim myją i działają antybakteryjnie oraz odpornie. Dla Pani najlepszy będzie inawiam 40+, który dodatkowo nawilża i regeneruje. Zresztą sama go stosuję. Inawiam 40+. Kotuś! Tak? Ja teraz tak spojrzałam w okno tam w sypialni, no nie? I patrzę u nas jako czarownicy, wiesz, nawieszane tak, tych różnych rzeczy. Tak. Zielarka. Taka wiesz, wioskowa musisz zielarka. Musisz powiedzieć zielarz, bo to nie ja jestem zielarz, tylko ty jesteś zielarzem. Zielarz z czarnym kotem, zielarz z czarnym kotem. Piękny czarny kot u Gargamela, piękny czarny kot u Gargamela. Gdzie są nasze smerfy, gdzie są nasze smerfy, tak? Gargamel miał rudego kota, czarownik ma czarnego. Piękne. Nie mam pojęć. Moje słodkie kociaczki, moje kochane, chcesz iść tak? Zwrócić ci wolność, moje skarby? No puść go. Proszę bardzo, na okienko. Hops! I już kot wolny jest. Lodziarz jedzie, sprzedaje lody. Weronika Pietrzak, patrzej. Przynajmniej widzę jakieś komentarze, bo tak zwykle to jest jakaś zamuła, zacinka i coś tam się nie wyświetla do końca. Rokiś. Live'a robisz? Aha. Zielarka robi live'a. Musimy uprzedzać, a nie wpadam tu, że czarownik. To jest nieistotny, chwilowy live. Żaden reprezentatywny. Kot oczywiście spogląda przez szparę w oknie. Spróbuję go tutaj zachęcić. Tutaj, no niestety, wszyscy pchamy ręce na kota. Nie na kota, tylko do kota. Dla kota. Do kota. Do kota. Widzę księżyc na nieboskłonie, jest jak półmiska. Siema. Półmisek w pionie. Półmisek w pionie. Co porabiacie w internetach? Na Facebookach, co robicie? Siedzicie, odpoczywacie, relaksujecie się, tak? Proszę nie dodawać się, ani nie pisać do mnie nic, bo ja na nic nie odpowiadam, ponieważ, no, co się będę tłumaczył? Kot się dobija do okna. Kot. Czarny kot dobija się do okna. Czy ten kot ma jakieś właściwości magiczne? Co tam? Zbieram zioła, zbieram rośliny w ostatnim czasie. No i spożywam Boże pokarmy leśne. Nie. Jestem już innym człowiekiem i zapewne będzie się dziwić i nudzić, powiedzą jakiś dziadek, w ogóle dziadek, idź spać, w ogóle dziadek, nie jesteś śmieszny, dziadek, dziadek nie jest, nieważne. Wesoły autokar, la 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 la, tam mi się sianiem dzieje, la la la. Tak? A może zjeść dla was
listka pokrzywy i tym samym poparzyć się kwasem mrówkowym. Czemu nie? Dla waszego zdrowia zrobię to. Jest to pokrzywa. Dobre. Dobre i bardzo smaczne, ale światło mnie... Jaki rafatus? Nie ma rafatusa. Rafatus uprawia swoją sztukę do miski. A to jest zasadnicza różnica. Ja tego nie robię do miski, ani do... Ewentualnie do wiaderka to robię. Do takiego wiaderka robię. O! I wylało mi się to przez was. Nie dam się już podpuścić. Nie dam się już podpuścić i koniec w temacie. Czy ktoś to pamięta? O, będzie tylko moje oko. I cóż poradzę? Ile mam lat? 50. 50. 310. A czemuż by nie? Zapytaj się, ile lat mam w duszy? Na ile lat się czuję? Zapytaj. Zaśpiewam tak. Wskazówka cofa się, zegar do tyłu biegnie. I teraz mogę normalnie przemawiać. Zdejmę nawet okulary, żebyście nie mieli jakiegoś złudzenia, że się maskuję przed wami. Chciałbym być naturalny. Chciałbym być prawdziwy. Chciałbym prawdziwie przedstawiać swoje emocje. Ja. Któż inny? Kto zrobi to lepiej niż ja? W świecie błahostek, spłaszczania wszelkich emocji i odwróconych wartości, kim ja jestem? Jakimś gościem na balkonie, powiecie, jakimś dziadkiem? Czuję się, no, w waszym wieku, można powiedzieć. Wkładając wszystkich do wora, czyli... Rozumiecie, o co chodzi? Nie powinienem robić takich rzeczy, ale jednak. Ale jednak. Zadam wam pytanie, co jest ważniejsze, inteligencja czy mądrość? Inteligencję nabywa się w trakcie, prawda, swojego życia, doświadczeń i tak dalej. Mądrość jednak wynika z czegoś głębszego, ze zrozumienia nie tyle intuicji, podświadomości, siły podświadomości, ale także duszy, przekazu wewnętrznego, genetycznych przekazów, informatycznych, informacji. I wiecie, o co chodzi. I kosmos przemierza z nami i budzimy się. I budzimy się do życia. My, dzieci indygo, my, dzieci kryształowe, budzimy się. Ha! Tak naprawdę moje intencje są dobre i powinniśmy się łączyć, bo nie zostaje nam nic innego. Żadne dzielenie, żadna polaryzacja. Łączmy się, skupiajmy i uświadommy, że ja to ty, a ty to ja. Taka jest prawda. Każdy z nas ma dobro i zło w sobie. To tylko od nas zależy, co wybierzemy. Ja wybrałem dobro. I czy skończyłem dobrze? Nie. Skończyłem na balkonie, jak stary dziadek, słuchajcie, 40-paroletni. A, tak a propos, nie lubię się chwalić, ale teraz zrobię wyjątek. Jutro jest 11 czerwca, jutro mam urodziny. Nie pytajcie, które, bo nie policzyłem. Zawsze byłem najgorszy z matematyki. Zresztą siedziałem z matematyki w 7 klasie. Więc ja jestem bardziej humanista. Bardziej humanista. Tak. Kim naprawdę jesteś? Kim jestem?
Ja jestem Oskar Kowski, mieszkam w Szkocji już od 10 lat. Żywię się ziołami, mniszkiem lekarskim, pokrzywami, babką lancetowatą. Jestem chwastożercą. A po co tu jestem? Jak myślicie, po co tu jestem? Bo należy do was. Jestem waszą własnością. Proszę bardzo, możecie pytać o co chcecie. Wiem, że się czasami dziwnie zachowuję, ale to ze względu na mój tryb życia. Dosyć dziwny. Ponieważ już dawno wyszedłem z Matrixa, można tak powiedzieć. Nie interesują mnie pieniądze, nie interesują mnie żadne dobra finansowe, żadne jakieś tam sukcesy zawodowe. Tylko zielarstwo, biała magia, ukochanie zwierząt, ukochanie drugiego człowieka, współczucie, rozwijanie świadomości, docieranie do swojego wnętrza, poezja, obrazy, malowanie, sama natura, cokolwiek. Moją pasją są wszystkie aspekty piękna tego świata, można tak powiedzieć. A to jest moja mana. Codziennie przyrządzam sobie soki z różnych warzyw, owoców, ale także ziół polnych. Z mniszka lekarskiego, z babek właśnie lancetowatych. Pokażę wam, jak wygląda taki jeden sok. Zgniła zieleń. Pachnie herbatą. Jest to sok z pokrzyw. 100 lat, 100 lat. Tak. Więc kochani, pamiętajcie, nie dajcie się wkręcić w żadne hejty, w żadne gierki. Bądźcie sobą, ale w taki sposób, w jakim ja wam podpowiada nie tylko serce, ale też dusza, czyli intuicja. A wtedy się przekonacie, że podróżowanie w czasie nawet jest możliwe. O czym ja sam się przekonałem. I tak. Cóż by tutaj dla was zjeść dzisiaj na live? Zastanówmy się. Mam tak, do zjedzenia koniczynkę, pokrzywę, kocimiętkę, czereśnię, pietruszkę, buraka, co tu jeszcze mam, babkę lancetowatą. Później mam do zjedzenia kwiatek aksamitki. Co jeszcze chcecie? Chcecie, żebym zjadł aksamitkę na live? Tak? To jest taki kwiatek, zaraz wam pokażę. Tylko muszę go obciąć. Muszę obciąć mu główkę. No, tak to brzmi. O, nagietka mam, ale tylko jednego. Szczypiorek. Bluszcze, ale one są trujące. Zjeść pokrzywę. Dobrze. Listek pokrzywy. Parzy w ogóle. Za wasze zdrowie. Włosy mam zjeść? Z włosami, jak ostatnio. Patrzcie, podrzuciłem tak nożyczki i one nieopatrznie wbiłyby mi się w głowę. Czajcie efekt? Ale była beka stypa, nie? Dzięki, Amelia. Także już ogarniam. Pokrzywa trochę parzy, szczególnie wargi. I później można mieć takie, wiecie, nieprzyjemne w ogóle odczucia. Co jeszcze zjeść? Kwiatka jakiegoś? Kwiatka zjeść? Już wiem, co zjem. Ale poczekajmy jeszcze chwilę. Jeszcze chwilkę.
Siema skoczek, Kuba. Patrzcie na to. Masakra, nie z ziemią, nie z korzeniami. Piecze. Piecze w mordę. Zaraz pawia puszczę. Nie, żartuję. Dla was wszystko. Dziękuję, Amelia. No. Z doniczką. Twarda jest, nie da się jej zjeść. Nie da się zjeść doniczki, sorry. Sorry, co tu jeszcze zjeść? Postawię sobie doniczkę na głowie. Pszczółka lata sobie. Dokładnie, Patryk. Ciekawe, ilu z was wie, że to wysłannik Mega Węża 9. Dobra. Widzę, że rozpoznaliście mnie, więc szybko muszę ubierać swoje maskowanie. Ale się najadłem. Ale się najadłem. Kolejne zjedzenie za jakieś, nie wiem. Mogę ci przeszkodzić? Tak. A oddasz mi swoje buty i skarpety? Ale jak buty i skarpety? No teraz. Dlaczego? Bo chciałabym, ja. Ale po co ci? Taką sobie. Ale no, nie. A ja coś sprawdzam. Ale nie wygłupiaj się. Ja ci oddam, tylko... Aha, nie. Chcesz mi klapki dać? No. No dobry pomysł masz. Wiesz, bo ja chciałem sobie miskę z wodą tutaj wziąć na balkon. Ale widzisz, ty jednak no... Dziękuję. Proszę, sprawdzimy od razu czy to nie tak, nie ja. Pomiędzy dużym palcem. O, i tu też musisz pomiędzy dużym, a tym drugim. O, no i dobrze jest. O, eleganckie, tak? Ty. No pewnie, że tak. I teraz będę... To super. Teraz będę mógł tak do lasu iść i po prostu zdjąć ten... W lesie może będzie ci dotknąć. Ten. Nie, chodzi o to, żeby dotknąć stopą ziemi. No żeby tak. Dotknąć stopą drzewa, dotknąć ziemi, tak. No tak. No. Bo naprawdę, tak to mi się nie chce ściągać butów, wiesz, ale... A jak... nawet jak ten, jak byśmy nad wodę pojechali, to możesz, wiesz, w takich karpkach możesz sobie wejść do wody. No tak. Te buty kamieniste, te podłoże mają, no nie? Dostałem klapki. Ale nie będę pokazywał nogi teraz wam. Pochwal się, bo jutro masz urodzinki. Ale ja mówiłem już o tym, ale kogo... Ale ja nie jestem i tak na YouTubie. I tak nie jestem na YouTubie, właśnie, nie jestem na YouTubie. Dlaczego nie jestem na YouTubie? Wytłumaczcie mi, dlaczego nie jestem na YouTubie. Czemu robię live'a na grupie? Powiedzcie mi, dlaczego? 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 No i co? Kochani, idziemy na YouTuba? Czy YouTube śmierdzi? Ha. Masne, dokładnie, no ale to... Co robimy? No zastanówmy się. Co robimy, kochani? Stopą głowy? Tak? Czy inaczej? A może mam stopę założyć na głowę? Ja mam za duży brzuch. Dostanę skurczu tych mięśni.
Może tak? Tak? Daję radę, no co? Nie dam rady? Ja mistrz rozciągania? Miałem 6 z rozciągania. Czyli wiecie, jestem jak jogin. Giętki i gipki. No, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jak nie? Jak XD? Co to jest? Beka z typa w ogóle? Naprawdę ten typ ci bawi? Zresztą, może masz rację. Dobra, idę. Kochani, ja wyłączam tego live'a. Nie chcecie ze mną rozmawiać merytorycznie, nie chcecie ze mną prowadzić dyskusji. Pewnie się nudzicie ze mną. Cóż tam, na razie. Pa, pa. Pozdrawiam i buziaczki.